Cześć, Starbucks Hackers. Dzisiaj zrobimy kawę, którą Starbucks serwuje w okresie jesiennym. Będzie to już druga kawa na moim kanale. Dzisiaj zrobimy pumpkin spice latte. I tak, startujemy od... Najpierw mamy tutaj espresso. Kolejny krok to będziemy musieli zrobić mleko dyniowe. Ja do zrobienia tego mleka używam migdałowego mleka. I tak gdzieś, nie wiem, na szklankę mleka załóżmy. Dodam 3 łyżki pióre z dyni. Jeżeli bardzo lubicie dynię, to możecie dać więcej, to tylko od Was zależy. Jak zrobić pióre z dyni? Po prostu kupujemy dynię, kroimy na kawałki. Oczywiście w środku musi być wydrążona. Kroimy na kawałeczki, wstawiamy do pieca. W małej temperaturze pieczemy ją, aż zmięknie. Następnie odklejamy tą twardą skórę. Wrzucamy do blendera, miksujemy i mamy pióre z dyni. Ok, więc tak, mamy już tutaj mleko, pióre z dyni, następnie nasz spicy mix, czyli goździki, cynamon, co tam jeszcze było? Jeszcze raz. Goździki, cynamon, gałka muszkatałowa i koriander, imbir, przepraszam. I tak. I to mogłoby być wszystko, ale można jeszcze dodać troszeczkę ekstraktu z wanilii. I do tego jeszcze, jeżeli ktoś lubi słodkie, można dodać syropu z agawy, miodu, nie wiem co tam, brązowego cukru. I to tak. I to tyle, jeżeli chodzi o mleko. Zmiksujemy. Ok, już przygrzałam mleko. Ja podgrzałam swoje w mikrofalówce przez 2 minuty. Zalewamy naszą kawę i tak moglibyśmy zostawić, a tak jak poprzednim razem mówiłam, jak Starbucks to Starbucks, więc dodajemy bitej śmietany. Mam nadzieję, że tym razem mi pójdzie lepiej. O! Lepiej niż ostatnim razem. O! Tu mam też małego pomocnika, którego pewnie w tle słyszycie. Okidoki. I do tego nabierz kakao. Tu jest nasza kawa a la Starbucks. Dniowa kawa na okres jesienny. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji i do następnego.